Nordic Game. The Binding of Isaac. Hej, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Lordek, a to jest The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. I dzisiaj mam nadzieję nagrać do was troszeczkę więcej odcinków. Już nagrywam. Troszeczkę mam dosyć, ale nadal nagrywam. W takim razie postacią, którą się dzisiaj wybierzemy, będzie... Wiecie co, randomowo wezmę. Dlaczego Magdalenka? No dobra, niech będzie ogólnie. Ale jeśli będzie mi wysypywać cały czas itemy aktywne, dodatkowo troszeczkę się zawiesiła gra. W takim razie rozpoczynamy naszą rozgrywkę. Pierwszym poziomem, który widzimy, jest Cellar. Jest to trudniejszy poziom. Mamy tutaj tych biegających kwiatków. Spoko, dużo życia, mały atak, troszeczkę wolna, ale mamy szansę odnawiać sobie. O, widzicie? Fajnie. Mamy szansę odnawiać sobie życie, co jest ogólnie niezłym pomysłem. Zobaczymy, jaki mamy boss, czy Attack Fly nam pomoże na pierwszych bossach. Fajnie byłoby. Wiecie co, zerknę, czy tutaj po lewej stronie jest sekretny pokój. Jeśli tak, to będzie fajnie. Jest i on. A mamy 6 monet, brakuje nam troszeczkę jednak do... Aż, dobrze. Zobaczymy, co, czy jest coś w ogniskach. Zawsze warto sprawdzać, jest monetka jedna. Brakuje nam tylko 5 do udania się do sklepu. Czy to skorzystam? Dwa razy. Tak jest. O Boże, ale bez sensu. No nic, w takim razie idziemy na bossa. W ogóle to jest bez sensu, ten sacrifice room to powinni to zlikwidować, z tego nikt nie korzysta, to jest tak mało opłacalne. Ewentualnie jak mamy jakiś chariot czy cokolwiek, żeby tam połazić sobie po tych kolcach. Bez sensu ogólnie, ale mamy widow. Troszeczkę ją nadruszymy. Mamy attack fly. Zostały nam 2 kokony plus 2 pająki, 1 pająk, drugi pająk rozwalony, 2 kokony rozwalone i mamy Mom's Coin Purse. Więc zabieramy tapsy i mamy 2 razy Tears Up, świetnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie Tears Down tu nigdzie. Mamy Telepills, który wyteleportowano do Treasure Roomu, słabo. I ostatnią pilsą, którą... Mamy Pretty Fly. Świetnie, naprawdę świetnie. 2 razy Tears Up plus Pretty Fly na pierwszy poziom jest spoko. I jak dla mnie... o, widzicie, mamy Tinted Rock. Chciałbym ogólnie Small Rock, ale by mnie strasznie spowolniło, nie bierzemy tego w żadnym wypadku. Zerkniemy, co tu jest, kurwa mać. Znowu złota skrzynia, naprawdę. Trudno, w takim razie... szukamy możliwości dostania się do Treasure Roomu. W pierwszej kolejności chciałbym znaleźć... zdecydowanie chciałbym znaleźć klucz. Tudzież dwa. Mógłbym wtedy otworzyć tą skrzynię. Będzie okej. Wiecie co, jestem trochę chory. Wkurza mnie to. Ciężko mi się nagrywa w takich sytuacjach. Mamy Judgment. Oj. Coś źle to rozkminiłem, wiecie? Mam takie wrażenie. Zdecydowanie źle to rozkminiłem. Stracę dużo zdrowia. Ale odnowimy sobie jedno serducho. Tam przy pomocy bomby mogę sobie zdobyć jeszcze więcej. W takim razie, gdyby nie udało nam się w żaden sposób dostać do Treasure Roomu, mamy Judgment i możemy sobie wykaraskać chociaż jeden item. Byłoby całkiem fajnie. Jednak chciałbym. Pójdziemy do Arcade Roomu. Spróbujemy zdobyć u pana kasyno jakieś klucze fajne. Bomby niezbyt użyteczne w tej chwili. Nie, ale mogą być ewentualnie. Właśnie to chciałem, panie. Oddaj mi pan to. Bomby nie.
Poproszę. Bombę nie chcę, poproszę klucz. Głupi śmieciu. Dawaj klucz. Nie serce. Nie serce chcę. Kurwa, głupi śmieci. Głupi śmieci. Zaraz zerkniemy jeszcze tutaj, bo widzę, że na tej maszynie pana kasyno nie mam zbytnio szans. A tu wyleciał mi pierwszy klucz, czyli jest spoko. Ewentualnie jakieś serducha i byłoby całkiem nieźle. A mógłbym wtedy sobie zarobić na item ze sklepu. Przepraszam, nie na item ze sklepu. Dobra, ostatni raz zagram. Zagram wtedy dwa razy na... czy ja to... kurczę, myślałem, że mam odkryć. No trudno. U niego to nic nie wygram raczej za bardzo. No dobra, dwie monety daj. I spadaj właściwie. Dwie monety za jedno serducho słabo, ale mamy szansę. O Boże, szybdołup, naprawdę. Dziękuję, nie chcę, żeby to się pojawiło w rotacji. W takim razie spadamy i... respimy pana Judgmenta. Mając nadzieję, że wyrzuci mi jakiś item. Mogę się zbić ewentualnie do dwóch serc, nawet więcej. O, patrzcie. Kurczę, dobra, wezmę ten item, ale nie lubię go bez itemu w ogóle wychodzić. Ewentualnie mam HP up. A bez żadnego itemu wychodzić z drugiego poziomu to słabe rozwiązanie, więc biorę cokolwiek. Ale naprawdę nie polecam brać tego itemu, jest słaby. Strasznie słaby. Dobra, w takim razie udajemy się na bossa, którym jest Femine, czyli... aj, chciałem go tak nadruszyć ładnie. Atak fly działa. Jestem za wolny, ale co tam. Okej. W takim razie mamy Cube of Meat. Czy coś pozostało nam tutaj do zrobienia? Raczej nie. W takim razie udajemy się na kolejny poziom. Mamy 2-3, no za dużo miejsca, żeby znaleźć to secret room, więc udajemy się na kolejny poziom, mając nadzieję, że tym razem itemy będą bardziej nam sprzyjały. Mamy kartę Hierophant, ale ja sobie ją zostawię. Właśnie straciłbym Spirit Hearta mojego cennego. A tak mogę sobie odnowić w taki sposób. O, gin. I... czekaj, nie gin. God damn, attack fly. Głupi śmieciu, miałeś już tak nie robić. Genialnie sprawdzam tę skałę, nie? Że zamiast zrobić to w jakiś racjonalnie fajny sposób. Okej, zerkniemy, co tutaj jest. God damn it. Gapis head, weźmiemy. Zrespimy sobie kamikaze fly i uciekamy. Dalej szukać treasure roomu, którego nadal nie ma. O, coś wrogo się pokazało. Okej, mamy gridy. Na szczęście mam attack fly, więc powinno nie być aż tak trudno. Łatwo nie będzie, ale... proszę mnie nie oskubać siana mojego, bo to są ostatnie pieniążki, które posiadam i ja chcę je wydać w sklepie, tak? Warunkiem, że będę miał klucz. No przestań skakać, głupi cwelu. Ja pierdolę, jakie to skurwiające. Kurwa, głupi pedał. Wow, nie no, jaram się, dwa klucze, naprawdę. O, fajnie, Ghost Baby. Spoko, lubię followerów. Co teraz? Możemy zerknąć tutaj, czy nie znajduje się sekretny pokój. Nie znajduje się. Możemy iść na dół, mając nadzieję, że zdobędziemy cokolwiek. Ej, przestań strzelać tak. Okej. Weźmiemy serduszko i na bok.
Oh god. Dammit. Fuck, jeszcze mnie trafił. Ale chyba nic mi nie zrobił, nie wiem czemu. Aha, bo się uleczyłem, ale to zadziałało invisibility? Nie rozumiem za bardzo. Nara, nieważne. A czy to ważne? Okej, błagam. Ja chcę, kurwa, jakiś normalny przedmiot. Jest i kluczyk. A jednak chciałbym zobaczyć, czy nie ma tu sekretnego pokoju. Jest i on, mamy 9 monet. Kolejny. To jest ogniska, z których możemy także je wydropić. Nie ma nic siana. A w takim razie udam się do... Kurczę, jakby się tam dostać? Będę musiał kupić kartę ewentualnie i zerknąć, czy uda mi się wydropić Hanged Man i zgarnąć te dwa klucze. To by było rozwiązanie całkiem niezłe. Mamy torebkę, mamy. I mamy kartę, którą wezmę. Wheel of Fortune. Słabo. Co mam zrobić? A tu co miałem? Miałem Hierofant. No to rzeczywiście to jest lepsze. W takim razie zrobimy tak, zrobimy tak, tak, tak. I idziemy dalej. Czy ja chcę odnowić jakiś... Tak. Chciałbym... Nie, mam jedną monetę. Co ja robię w ogóle? Chciałem odnowić jakiś pokój i sprawdzić coś przy okazji. No właśnie będę w następnym odcinku pomyśl. W The Binding of Isaac będzie coś o maszynach do gry. Mam nadzieję, że się spodoba, bo naprawdę zapowiada się epicko. Co mnie trafiło właściwie? Ej, ale dużo spawnujesz tych. A, pewnie strzelił we mnie. No trudno. Wiesz co? Weź rozwal tą maszynę. Dzięki. Mógłbym zostawić sobie tą maszynę, ale aż do poziomu The Chest wątpię, żeby udało mi się ją utrzymać. Pestilence śmieciu. Zebrałeś mi strasznie dużo Spirit Heartów. W ogóle nie dbam o to. No gdzieś. Pierdolę, jak jestem słaby. Dawajcie mi Devil Room. Dajcie mi Brimstone'a. Cokolwiek. Nie ma opcji. W takim razie dostaliśmy Spirit Hearta i dostaliśmy Cube of Meat i udajemy się. Nie chce mi się już siedzieć na tym poziomie, bo był beznadziejny. Kolejny zresztą. Mam wyjebane, wchodzę tu. Tears up. Coś jeszcze, nie wiem co to jest. Wejdę tu. Zerknijmy. Balls of Steel, fajnie. Spierdalam stąd. Dobra. Idziemy w boczek. O. O chuj. Weźmiemy, żeby ta muchka po prostu już się nam nie zrespiła. Nie ma... Nie mamy klucza, ale nie potrzebujemy w sumie. Zróbmy zatem tak, żeby dostać jeszcze potem bombę. Weźmiemy bombę, pójdziemy tutaj i użyjemy bomby, żeby dostać je do treasure roomu. Ciebie dwie bomby. Co Boże, mam zbra. Dziękuję. I idziemy dalej. Przez łąki pola. Jej, teraz nie zawahałbym się wziąć Epic Fetusa. Naprawdę męczy taki słaby damage. No, na razie nie jest słaby w sumie, bo... Ej, bo mamy dwóch followerów. Więc nie jest źle. Plus jeszcze jeden tears up. Ej, zapowiada się całkiem nieźle. Nie jest najgorzej. 4 monety i możemy udać się do sklepu. Zobaczyć, czy... ewentualnie znaleźlibyśmy treasure map bądź kompas, co ułatwiłoby w późniejszej fazie nam rozrywkę. Hej, ten damage tak na maskę nie jest najgorszy wcale, nie?
Z tego względu, że już 4 pilsy Tirsa podniosłem i ogólnie jest zajebiście. Przydałby się jednak. Ej, myślę, że to tyle pils. Okej, kamikaze fly, świetnie, idziemy dalej. Pyk pana, ale i tak jednak zwiększyłbym z miłą chęcią tego damage'a w jakimś devil roomie, cokolwiek. Sporo bym dał. O cholera, słaby pokój. Ale trzeba się poruszać razem z nimi, to liczę na to, że nie stracę życia tak dużo. Okej. O, dobrze, że wyleciał ten klucz. Chęcią go zgarnę. I jeszcze jedna moneta i możemy udać się do sklepu, w którym raczej będzie grid. A raczej na pewno będzie grid. O, mamy Tinted Shrock. A tak, zdecydowanie chcę to otworzyć. Spoko deal. To jeden klucz i 3 monety. To jest dobry deal. Deal with it. Zerkniemy, co jest na arenie. Może coś ciekawego. Nic ciekawego. Uciekamy. Nie mamy karty, żeby wyczyścić sobie to w jakiś szybki sposób. Nie chcę marnować utraty Spirit Heartów. Mamy giszę. Uwaga z nimi. Ostrożnie. Cyk. Okej. Okay. I na maskę. Johanna, dobra, bierzemy bombę. O, ej, przecież ja już znalazłem sekretny pokój, więc szukamy tylko sklepu i bossa. Goddammit. W sklepie raczej będzie grid, ale nic nie szkodzi, zdobędziemy trochę hajsu. Na tą monetę. Okej. Okay. Ej, nie ma. Jest Book of Revelation. Nie, nie chcę tego. Idziemy dalej. Mam. Ładuje mi się to 3 pokoje. Yamhurt. A mam dużo. Dużo zwykłych serc. Czy ja chcę ich nadganiać? Spirit Heartami. Nie, myślę, że jakiś item aktywny, który dawałby mi damage, byłby o wiele lepszy. Cokolwiek damage'a. Ja nie proszę tak wiele. Mamy haska, więc znaczy nie liczę na Devil Room, ale. On jest dosyć prostym bossem, więc szybko z nim sobie poradzimy. Ej, ten damage nie jest aż taki zły w sumie. Mamy Angelic Room i mamy hajs. Jest, dziękuję. Moje prośby zostały wysłuchane. Zobaczymy tylko, czy on siedzi na Tinted Shrock. Nie siedzi. Jej, kocham ten item. I mamy hajs. Wiecie co? Teraz idę po Book of Revelation, bo już mam damage. Jej. Kurwa, postawiłem bombę, no geniusz zła. Dobra. I uciekamy na kolejny poziom. Tym razem już jest nieco lepiej. Zdecydowanie nieco lepiej. Ach, troszeczkę ulga. Bo już myślałem, że to podejście jest na straconej pozycji. Ale nie. Jest. W takim razie rozpierniczamy teraz. Yeah. O. Teraz tylko uważać, żeby nie robić głupstw. Właśnie takich. Cholera jasna, przepraszam. Kurczę. Naprawdę. Dlaczego mi to E się wciska? Zerknijmy, co jest w sekretnym pokoju. Jest Red Patch, spoko. Ewentualnie pozwoli nam szybciej czyścić pokoje. Ale ewentualnie. Dobra, w takim razie trzeba uciekać z tej strony na tą. Postaramy skupić się na drugiej muszce. O właśnie, w taki sposób. Przydałby się ręcz w takim przypadku, wiecie? Zrobimy tak. A, pocało się. Tu idzie wejść. Idzie. Tak, w taki sposób. To jest trudne ogólnie.
Ale weźmiemy ten hajs, on się przyda na pewno. Ajajajajaj, dobra. I uciekamy dalej. Mamy soft machine, mamy także treasure room. Do treasure roomu się damy, w którym znajduje się od mushroom troszeczkę więcej fire rate upu, plus jesteśmy mniejsi. Nie jest najgorszy item. No, szczególnie ja go lubię. Widzicie? To jest moc. Jej! Kurczę, jak ja lubię ten przedmiot. Znaczy, nie od mushroom, tylko Secret Heart. Czy Secret Heart. Właściwie nie wiem, jak to się wymawia. Musimy rozwalić sobie jakąś muchę, żeby dostać się do kokona. Właściwie już jest po sprawie. Chciałbym dostać się tam, ale nie wiem, czy przedkładać, ale pewnie ładuję tutaj głupczek. Dobra, w takim razie mamy kupę złotą. To jest dodatkowy hajs. I ja chciałbym udać się, pomimo tego, że wiem, że na tym poziomie będzie grid, a raczej na bank, chyba że znajdziemy jakiegoś mini bossa. Mimo że wiem, to chciałbym się dostać, zdobyć jeszcze więcej kasy i na drugim poziomie mieć pewność, że do tego sklepu wejdę bez problemu. O! Właściwie nie wiem, czemu uciekałem tutaj. Spokojnie. Spokojnie wyczyścić. Zajebiście. Mamy The World, kartę, która odkrywa nam całą mapę. Działa jak połączenie. Ej, to nie ja. To było chamskie. Okej, ludzka stonoga pokonana. Mamy kolejną kartę, do której nie mogę się dostać. Ludzka stonoga. Ale z nią już raczej, z tym itemem, nie będę miał żadnych problemów. Ona zdecydowanie zwiększa mi damage. Jeszcze taki Polyphemus i Max Head. I jest świetnie. Dobra, mamy sklep. Mamy tutaj minkę strzelającą majpakakiem. Pamiętajcie, że jeśli schowacie się w rogu tam właśnie, to ona nie ma szans was w żaden sposób złapać. No co jest? No się zawiesił czy co, głupi kutas? Kurwa, ale denerwujące. Dobra. I wejdziemy walczyć. Hej, nie ma grida. Wow, jest Blue Candle, naprawdę. Tak, chcę to. Za 7 jeszcze. Walić to Book of Revelation. Wezmę to Book of Revelation. Hej. Co to jest? Hermit the World. Nie. Dobra. Wezmę, zrobię tak po prostu. Pójdę naładować sobie to. Może być groźnie. Ale nas spamowały tego. Głupie śmiecie. Dobra. I zrobimy jeszcze tak. Użyjemy sobie to, bo to jest dodatkowy Spirit Heart. Otworzymy sobie skrzynię. Weźmiemy sobie to. Użyjemy Hermit. Bierzemy Blue Candle. Bierzemy The World i uciekamy na kolejny poziom. Dziwi mnie strasznie, że nie było to grida. W takim razie, gdzie on był? Na poprzednim poziomie go nie było. Hej. Czyli no niestety to jest nasz ostatni sklep, który odwiedziliśmy. Do następnego nie będę chciał wchodzić, z tego względu, że kasa mi nie jest już zbytnio potrzebna, ewentualnie jakiś judgment, ale sądzę, że do tego momentu zbiorę tyle kasy. No, kuta się głupi. I po sprawie bierzemy, nie bierzemy Cube of Meat, wolę tak jak jest w tym momencie i uciekamy na kolejny poziom. Tu raczej nie będzie żadnego problemu. Hej, ale dlaczego to atakujeczko? Ja nie chciałem, żebyś go atakował. Mamy Justice. Weźmiemy sobie jakieś tam itemki.
podstawowe i idziemy do góry, tak myślę. Opsa, rozwalimy mózgi, żeby mieć... Dziękuję. Żeby mieć troszeczkę większy obszar działań. I mamy już pokój z bossem, co jest dosyć dziwne. Uciekamy przed Minką. Ona będzie nas tu chciała zgnębić troszeczkę, ale głupia szmato, spierdala. Dobra, idziemy w poszukiwanie treasure roomu z tego względu, że to jest już poziom drugi. I nie będziemy mieli możliwości cofnięcia się na poziom. Tym samym musimy znaleźć treasure room i dopiero później udać się na matkę. Ewentualnie możemy znaleźć... tak, możemy znaleźć jakiś teleport, tak? Co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem. Czyli no, nie jest głupie rozwiązanie. Arcade room. Czy ja tu chcę coś zrobić właściwie? Chyba nic. Tak, zdecydowanie nic, więc idziemy stąd. Straciłem jeden hajsu. Trudno. Dalej szukamy treasure roomu. To będzie dosyć większy. Znaczy, mi się wydaje, że będzie większy poziom. Goddammit. Psa, uciekać, tak? Ej. I po sprawie. I uciekamy dalej. Tutaj to już tylko kwestia czasu. Dobra, i myślę, że pójdziemy sobie na lewą stronę. Jest i treasure room, i mamy płody. Ej, no. To nie tak miało być. Biała szata miecz. Okej, mamy 99 kluczy. Nie chcę tego przedmiotu, dziękuję. Dotknąłbym go, żeby nie pojawił się w rotacji, ale nie mogę z tego względu, że go wezmę. I... to jest słaby deal ogólnie. O. Biała szata miecz. To nie tak miało być. Miałem zagrać w Titaniku. Miałem być 44. prezydentem USA. Ale... książę pomazaniec się skichał. Jak to było? Nie pamiętam. Dobra, walić to i zobaczymy, co tutaj jest. Mamy bibliotekę. Nie mamy nic, żeby zrolować przedmioty, także po prostu uciekniemy stąd. No, zerknę, co tam jest. A może jakiś health up przydałoby się. 10 bomb. Spoko, może być. Myślę, że nie będzie problemu z rozwaleniem oponentów. I będzie spoko, spoczko. Księże Michał się wykichał. Jej. I nie będzie... jak to było? Nie. I nie będzie... świątyni... miłosierdzia i pochwycenia? Jak to? A, dobra. Gadam bzdury, pewnie połowa nie wie, o co chodzi. Na taki fajny filmik był. Taka sytuacja 2 się nazywał, ale to nie było na YouTubie, po prostu nie było na tubie, na Sadolu czy gdzieś tam. Widziałem go, nieważne. No, mamy fistulę, my się rozprawimy bez problemu na nią. Idealnym przedmiotem jest Blue Candle, gdyż niszczy, rzekłbym, dogłębnie. A zerkniemy, co jest tutaj. Troszeczkę mi to zastanawia, czy tam jest pusty pokój. Nie, jest sklep. Nie chcę, ale mam dwa klucze, więc bez problemu mogę dostać się do tej skrzyni. I tyle, właściwie myślę, że zmywamy się. Może Transcendence albo Rough Liver byłby dobrym pomysłem. Zerkniemy tylko te po drodze, które są. Bomby z miłą chęcią bym zostawił. Tak, tutaj chcę zobaczyć jeszcze. I ostatnie miejsce. O, jest! Latanie by się przydało, jest hajs. No, wezmę go z tego względu, że po prostu to by było marnotrawstwo. Czy nie w każdych przypadkach biorę hajs, nieraz po prostu go omijam. Ale gdy wiem, że on mi jest zupełnie do niczego niepotrzebny, w takim razie udajemy się na mamuśkę. Nie zdobyliśmy HP up, ale jesteśmy nawet mocni. Hej, co ja zrobiłem? Możemy rozwalać sobie drzwi. Hopsa. To wymaga trochę skupienia, więc
zamilknę, ale tu już jest koniec. Uciekamy ze środka, żeby nie dostać obrażeń. Bierzemy Polaroid i bierzemy... Hej, właśnie. Ja mam... torebkę mamy, mogę wziąć dwa trinkety. Fajnie byłoby zdobyć cancer. A jednak udajemy się na kolejny poziom. W głąb łona matki. Zabrakło papieru, nie... Co, użyjemy tej karty i idziemy sobie tutaj. O, co to będziemy? O, Spirit Hearta, świetnie. Wiecie co, bardzo przydałby mi się relik, mitra, gapispa, cokolwiek, co pozwoliłby mi przetrwać. Użyjemy dwóch bomb. Czasem to nie działa, zaraz zerkniecie. Może być tak, że po prostu mogę się nie przebić przez tą ścianę do góry. To jest spowodowane pewnie jakimś bugiem. W takim razie będę musiał dymać naokoło, ale nie. Udało się. Znaczy, ale nie. Przecinek, udało się. Okej, mamy glisty jakieś tutaj. To nie jest jakiś wymagający przeciwnik, on jest troszeczkę tankerski. To trzeba przyznać, ale raczej nie sprawia większych problemów. No to ci są bardziej wkurzający. Naprawdę. O, ale Blue Candle radzi sobie z nimi świetnie. To jest idealna dochówka. Jej, dobra. Poszedł. Bierzemy klucz i udajemy się na kolejnego bossa. Mam nadzieję, że to nie jest conquest. Nie. That is long day leg. mam Blue Candle i go nie używam. To jest marnotrawstwo. Ej. Spokojnie. Ej, mamy speed up. To się przyda zdecydowanie. I mamy... Jest, mamy mitrę, świetnie. Okej, w takim razie zapomniałem zabrać, zobaczyć co tam się dzieje ciekawego pod panem aniołkiem. Czy nie ma tam Tinted Rock, i mamy łąb. Łąb w głąb. Hej. Attack fly, właśnie. Okej, idziemy w górę. I tutaj to załatwimy chwilę. Właściwie. Aha, dziwnie to zrobiłem. Przecież zapomniałem, że kolejny raz mam attack fly. Troszeczkę preventuję tych obrażeń. Mamy dużo kluczy, możemy się tu udać. O, mamy Enviego. Jednak chciałbym tak to załatwić w taki sposób. To nie jest takie proste. Wymaga skupienia. Ale z Blue Candle, takie właśnie jak Envy, Super Envy, Fistula, radzi sobie świetnie. Attack Fly, proszę działaj. Schował się. Dobra, jeden jest. No. Aha. Drugi jest, trzeci jest, jeszcze jeden. I poszedł. I udajemy się niżej. Mamy kolejną złotą skrzynię. Chciałbym jednak, żeby był jakiś item ciekawy. Jest Steven, damage up, świetnie. To mi się zaczyna podobać. Pomimo tego, że nie mam zbyt dużo życia i mogę tego nie przeżyć. To są fajne itemy, które mi pomagają w tej chwili. O, i mamy już bossa. Mamy także Duke of Flies. Ale przy Blue Candle on nie ma najmniejszych szans. Dobiję go tym. Rozwalę muchę i udajemy się na It Leaves. Z Blue Candle myślę, że będzie dosyć łatwo wszystko, tylko rozprawić się z oczyma. Tenże sposób. I już później raczej nie będzie żadnych problemów. Szybko zjedziemy. Dobra, jest monstro. Schowaj się. A ja sobie tutaj dobiję powoli. Trafiłem genialnie, nie? Wręcz. Ja myślę, że sobie tak zjedziemy troszeczkę życia, żeby się po prostu nie... Mam za mało tego życia, żeby tutaj szarżować jakoś. Chociaż tej temy, myślę, w miarę okej. Pewnie bym ją rozwalił.
Ale chciałbym zachować tego Spirit Herda bądź co bądź, wiecie? Tak, strzelaj, strzelaj. Nara, rozwalę cię. Już czy nie? Tak, już mogę cię rozwalić. Okej. Zobacz tu. No i po sprawie. Ale nie straciliśmy właściwie nic. Bierzemy Spirit Herda i udajemy się wprost do katedry, gdzie czeka już na nas Isaac, ukryty gdzieś w cieniu. O, nie lubię go. Goddammit, naprawdę, przestań szarżować, głupcze. Okej. Po sprawie i idziemy wyżej. A tych nie lubię już w ogóle. Uff. Mamy Tinted Rock. Świetnie. Mamy Small Rock. Jesteśmy na tyle szybcy, że możemy sobie pozwolić na Small Rock i... Nasze łzy już są zajebiste. Jej. Mamy gridy. Wolałbym nie stracić tu nic życia. Bądź co bądź. Fistulę zostawimy sobie na koniec. Spróbujemy rozwalić ją Blue Candle. Hej. W ten sposób. Tutaj właściwie to jest na hita. Więc tylko trzymać dystans odpowiedni i będzie ok. Troszeczkę mi przereagowało, ale to raczej nie jest już problem. Rozwalamy i idziemy wyżej. Mamy Spirit Herda. Tam nic ciekawego na nas nie czeka. Mógłbym to chwytać po prostu, żeby przerzucać itemy, ale nie mam kostki dotychczas. Kurczę. Okej. Udało się. I idziemy w tą stronę. Dobra, bez sens. Stracę tu dużo życia. Fuck. No cholera. Troszeczkę mi laguje. Ale co zostało? Ostatnia droga do bossa. No źle wybieram. Szkoda, że nie trafiła nam się żadna mapa. Ale naprawdę fajne itemy nam się trafiły. Także spoko jest ogólnie. Ale dlaczego muszę mieć tych przeciwników zasranych? Strasznie ich nie lubię. Nie toleruję ich naprawdę. O, ci mogą być. No ja są spoko. Na tych się nie traci życia raczej. Znaczy czasem się traci. O. Pyk, pyk. Rozwalenie, idziemy wyżej. A wyżej są gridy. I tutaj trzeba tylko ostrożnie. I powinienem stąd wyjść bez straty żadnego zdrowia. A nawet jest jakaś skrzyneczka. Skrzyneczko, Katarzyna, je. Okej. I idziemy w prawo, tak myślę. Mamy Blue Candle. To jest fajne, bo to troszeczkę preventuje nam obrażenia zadawane. Fajnie, że się schowałeś tam i to pasi ogólnie. Przestań spawnować to, bo nie nadążam tego rozwalać. No głupi śmieciu. Taki jest dosyć prostym bossem. Potrafi trochę namieszać, ale ogólnie nie jest. No i jeps. Przecież to jest normal. Ej, dlaczego się cofnąłeś? I okej. No i niestety tutaj także nie ma bossa. Troszeczkę mnie gra strollowała. Muszę przejść całą katedrę, żeby znaleźć. A będzie jeszcze jedno rozgałęzienie, bo może być. To już będzie nieciekawie trochę. O! Serducho jakieś jeszcze? Coś? Nie?
Jest, tutaj. Super. Ej. Czy to nie jest Tearsap czasem? Tak jest. Jest Tearsap i udajemy się na Isaaca. Błagam, nie naruszaj mnie tak mocno. Aż. Dobrze, że ten handle mnie chroni trochę. Nie powiem, że nie. Nie chciałbym zbytnio tracić tego zdrowia tutaj. Okej, okay, super. Zaczyna spawnować to. Tutaj nie jest najgorzej ogólnie. Jest fajnie, jeszcze wyleciał Spirit Heart, świetnie. Nie straciliśmy dużo zdrowia. Uciekamy do The Chest. A w The Chest znajdziemy Quad Shot. Weźmiemy. Weźmiemy. Bez sensu, ale weźmiemy. Czy ja to chcę? No weźmiemy. Chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale myślę, że to nie będzie najgorsze rozwiązanie. O, okej, okay. I teraz używamy to i uciekamy. Że to nie będzie najgorsze rozwiązanie przeciwko Blue Baby, z tego względu, że on spawnuje troszeczkę te muchy. A, Book of Belial? Nie. Powinien to wziąć, żeby nie pojawiło się w rotacji. Ale tego nie zrobiłem. Ej, 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 groźnie, groźnie. Zaczyna być. I te lagi, ale to jest spowodowane. Każdy miłośnik tej gry wie, o co chodzi. Okej. Okay. Bierzemy serducho i idziemy dalej w lewo. Wiecie co? Myślę, że Gluttony na samym końcu. I wyleci nam serducho z niego i będzie fajnie. O, było blisko. Ej, troszeczkę się już... Po raz kolejny Gluttony na końcu. Pierwszy ten. Drugi grid, myślę. I trzeci Gluttony. I wyleciało nam plus HP up, świetnie. I udajemy się na dół. Mam nadzieję, że tu będzie boss. Nie ma. O, jest dwa razy super last. To jest słabo ogólnie. Ja myślę, że na tyle ich odepchnę, żeby nie stracić tu zbytnio zdrowia. Balls of Steel, tak? Telepills. Tak, myślę, że użyję w tym momencie. O. Last śmieciu głupi, zabrałeś mi jedno życie. Ale mamy power. Troszeczkę przeszkadzają lagi, ale to raczej nie jest problem. O wow, mamy skrzynię, kolejny przedmiot. Ej, nie lubię go, ale wezmę. Może coś pomoże, ewentualnie cokolwiek zada damage'a, cokolwiek. Okej, idziemy tutaj. O, mamy dwóch monstrów. Słabo ogólnie. Fuck. Nie chciałbym na nich stracić zbyt dużo zdrowia. Wiem, że to niemożliwe jest. Oni są kropni. Jeszcze są mniejsi. Okej, nie jest najgorzej. Właściwie, o, nawet zyskałem jedno serducho na monstro. Zerkniemy tu może, co? Tak mi się wydaje. Cholera, wiedziałem. Tyle dobrze, że mam ten damage, spoko. Okej, okay. I tutaj najpierw Femine. Później War, właściwie nie wiem czemu. Okej, okay. Tutaj też kwestia czasu, tylko serducho, pół serducha właściwie. O,
No za tym mi to nie przepadam, rzeczywiście. O. No. Ostatni strzał, przepraszam, trochę przestałem komentować. Tylko dlatego, że... Cholera, chciałbym w końcu wygrać. O, blisko, blisko, blisko. Nie, nie chcę tego otrzymać. No zniszcz chociaż jednego, błagam. Fuck. Jeszcze te lagi. Kurwa, dlaczego skręciłeś o tam swój shit jebany? Kurwa, no głupie gówna. Wypierdalać mi. Ja pierdolę, jakie to jest tankerskie. W kupach. Kurwa, dobra, idę stąd. Zapomniałem, że to się spawni cały czas. No błagam, dajcie mi ten jebany. Kurwa. Pokój z bossem. Czy naprawdę muszę przejść i stracić wszystko, co mam dosłownie, żeby znaleźć ten jebany pokój jako ostatni, jak zwykle. Walcie, głupi śmieciu. No kurwa, nie. Po raz kolejny. No, gówno dostanę. Nie dostanę. Giń, szmato, błagam, giń. Tracky, bo mit mnie ratuje tu, w tej sytuacji. Trzy razy, ale nie powinno być z nimi problemu, bo one są strasznie papierowe. Do góry, tak. Dobra, i teraz trzeba uciekać. Okej, okay, mamy Spirit Hearta i udajemy się dalej. Jest pokój z bossem. Po tylu latach wspaniałej pracy i tak wszystko na nic. Mamy Spirit Hearta. I to jest świetne rozwiązanie. Mamy Spirit Hearta, udajemy się od razu na tego nieszczęsnego bossa. Blue Baby, czekałeś na mnie tyle lat, ale i tak jesteś głupim śmieciem i zaraz cię zabiję. Trudno. Taki los głupich śmieci. Jej. Dobra. Ostrożnie, ostrożnie, żeby tam za bardzo się nie przeszarżować. Ale z tym damage'em myślę, że nie powinno być żadnego problemu. I z takimi resistami także nie powinno być problemu. Po tobie, głupi śmieciu. Jej, bierzemy Spirit Hearta w takim razie. Tak, tym razem zwyciężyłem. Postacią, którą jest Magdalenka. Magdalenka jest spoko, ale ogólnie... No, postacia z damage'em, mi się udało go pozyskać w takim razie. Jest całkiem nieźle. No to co? Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pa, pa. Hej.